To tutaj w sztabie tętniło serce ostrowieckiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwsi wolontariusze z pełnymi puszkami pojawili się już w szkole podstawowej numer 5 po godzinie 12. Dużo osób daje. Banknoty czy monety? Więcej banknotów. Wy pierwszy raz zbieracie, czy to już jest wasza kolejna akcja? Moja kolejna, a ja pierwszy raz. A bez wolontariuszy idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie miałaby sensu. Dla wielu z nich obecność na wielkim finale jest obowiązkowa. Nie mogę oferować jakiejś kwoty, to mówię, chociaż wezmę jako wolontariusz, wezmę udział i tak wspomogę. No bo wiadomo, nie każdy może pomóc finansowo, no to może chociaż pomóc tak, że będzie chodził i zbierał dla tych. Marcel już po raz szósty kwestował na rzecz orkiestry. W sobotę pomagałem dekorować sztab i pomagałem puszki składać. W niedzielę, podobnie jak 300 innych wolontariuszy, zachęcał do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo mi się podoba. Mimo kontuzji, bo na treningu siatkarskim niestety nie jest w pełni sprawna córka, więc musimy tutaj nadrabiać dobrą miną i trochę na litość bierzemy. Nieważne były metody, ważny był cel. Zebrać jak najwięcej pieniędzy na leczenie płuc po pandemii. Bardzo dużo pieniążków jako pierwsza z uczelni naszej WSB. 3123,48 zł. Przez cały dzień w sztabie trwało liczenie pieniędzy z 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licząc pieniążki trzeba mieć ukończone 18 lat, żeby być dorosłym, żeby tworzyć, no bo wiadomo, my się zbieramy potem, każdy osób powiada, tak oczywiście jak tutaj zbieramy, oprócz tego są puszeczki, gdzie musimy wszystko jeszcze raz potem zliczyć i potem się wysyła już do Jurka Wsiaka do Warszawy. Trzeba przyznać, taka troszkę mozolna praca, bo każdą monetę trzeba wysegregować i przeliczyć. No tak to trochę niestety wygląda, ale Maja na przykład... Nasz cel to wszystko idzie, tak naprawdę warto poświęcić swój czas. Zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry już po raz kolejny rok z rzędu zaangażowali się podopieczni Stowarzyszenia Szansa. Zbieraliśmy przez cały rok w Stowarzyszeniu Szansa pieniądze. Ludzie jak co roku dosypali nam na rynku. Wynik na dzień dzisiejszy to jest 100 kg 200 gram. Wolontariusze w sztabie mogli się zagrzać, zjeść ciepły posiłek czy nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Nasi wolontariusze przygotowali też coś specjalnego, oprócz kwestowania z puszką, chodzą z instrumentami i grają. O tym, co dzieje się w ostrowieckim sztabie, mogli przekonać się widzowie w Polsce. Z tej strony Ostrowiec Świętokrzyski, sztab 90. Jurka Owsiaka, 7! Gramy!